Witajcie kochani w kolejnym odcinku o moich roślinkach. Dzisiaj się zajmiemy, tak jak już wiecie po tytule, pnączami oraz roślinkami zwisającymi, może tak. Bo nie wszystkie to są chyba pnącza, tak mi się wydaje. Chociaż. No dobra. Myślę, że po kolei zaczniemy sobie, jak tutaj mam je ustawione. Na pierwszy ogień bluszcz Hedera Helix Glacier. Tak mi się wydaje przynajmniej, bo ze względu na właśnie te listki takie pięciopalczaste jakby, z białą obwódką, tak mi się wydaje, że to jest właśnie ta odmiana. Bluszcze niestety z tą białą obwódką są jeszcze trudniejsze w uprawie niż klasyczne bluszcze. Ten właśnie mi też troszkę podumarł, została mi jedna nóżka dosłownie, tutaj właśnie trzy obcięłam, bo sobie uschły z braku światła. No niestety, zaczął się sezon taki ponury, niestety. I wygląda to, jak wygląda. Ale kolejny już stoi bardzo blisko okna i ma się świetnie. Jest to Hedera Helix Elegantissima. Ona ma takie bardziej obłe liście, również z białymi przebarwieniami, ale też z dwoma kolorami zieleni. Są takie lekko srebrzyste, w sumie nawet trzema z odcieniami zieleni tutaj. Mamy. No. Bardzo ją lubię, prezentuje się po prostu pięknie. I również, tak jak ta poprzednia, no nie należy do najprostszych niestety. I tutaj mam jeszcze jeden bluszcz. Jeden. Hedera Helix. Klasyczna chyba, tak mi się wydaje, napiszę wam na dole. No i on też mi troszkę podumarł z powodu jesieni przede wszystkim, bo kiedy zaczynają grzać w grzejnikach, to po prostu one dostają nieźle w kość. Druga sprawa jest taka, że bluszcze trzeba przycinać jesienią, bądź też wiosną, jak kto woli. W każdym razie, no one umierają. Tak co roku umierają mi po prostu te bluszcze. Mam jednego takiego wielkiego, który teraz wygląda tak strasznie, że wam go nie pokażę. No i właśnie nie wiem, co z nim dalej zrobić, bo on już jest dosyć stary. Przycinam go niby co roku, ale on mimo teraz przycięcia i tak umiera. Więc nie wiem, co z nim pocznę. Mam tutaj następcę, bo to jest ta sama odmiana, co właśnie ten duży mój bluszcz. No zobaczymy. Tutaj oczywiście żółty lew, bo na nich lubią siedzieć ziemiórki. No i te trzy okazy, które wam tu pokazałam, to są okazy biedronkowe. Oni mają nieraz w tak śmiesznych cenach po prostu te bluszcze, że żal nie brać. Następna w kolejce jest jako jedyna chyba tego typu, czyli Monstera. Monstera Monkey Mask. Ja mam tutaj bardzo malutką jeszcze, bo to jest taka mini sadzonka, była już tutaj mi rośnie babyk mały. One są po prostu urocze. Trzeba uważać bardzo na przelanie, tym bardziej teraz jesienią, kiedy mamy większą wilgotność w domu i to podłoże wolniej przesycha, one są bardzo wrażliwe na przelanie, bardzo, bardzo. Ja moją podlewam tak jak sukulenty, bardzo rzadko, bardzo. No i ona kiedy podrasta, to może nam się przewieszać, albo może nam się piąć na paliku, jak kto woli. No zobaczcie, jaki cudek. Pięknotka. Dalej tutaj stoi to, co wam tutaj zagląda troszkę do ekranu. Moja ukochana, którą już widzieliście. Scindapsus Treubi, chyba nie pomyliłam, tak mi się wydaje. Scindapsus Treubi, czyli ten malowany, piękne po prostu liście, jakby malowane pędzlem, no cudowne po prostu, on jest przepiękny. To jest już taka roślina bardziej kolekcjonerska, troszkę droższa niż klasyczne Scindapsusy niestety, no ale robi robotę. Kolejny Scindapsus, tym razem jest to Scindapsus Trebi, tamten był Treubi, ten jest Trebi. Minimalnie się różni ta nazwa, ale ten już widać w ulistnieniu jest całkiem inny. On ma takie ciapki. Ciapki dosyć duże, srebrzyste. No, prezentuje się również bardzo, bardzo fajnie. Tych odmian Scindapsusów to jest po prostu armia. Armia, dosłownie. Bo mam tutaj kolejny. Kolejny, czyli Silver Ann. On ma dużo grubsze liście. Oj, mój potrzebuje pić. Już na pewno, bo ma takie mięciutkie te liście. Zrobiły się wiotkie bardzo. Lepiej tak, w tą stronę przesuszyć niż go przelać, bo jak przelejemy, to już jest masakra totalna.
No tutaj, ja mam jeszcze niezmienione podłoże, wiecie. To jest takie podłoże kokosowe, takie mocno wysuszające się, no ale dobra. Mam go jakiś czas już i powiem wam, że nawet mi tutaj wypuścił nowe listki. Nie rośnie zbyt szybko. W porównaniu do klasycznych scindapsusów, no to on rośnie troszkę wolniej. Nie wiem, może mu potrzeba po prostu zmiany tej ziemi, żeby to się zmieniło. W każdym razie, tak jak nączę, tutaj również będzie się niedługo, mam nadzieję, przewieszać. Filodendrony. I tutaj mam moją miłość wielką, na którą polowałam bardzo, bardzo długo, aż w końcu się doczekałam, czyli Philodendron micans. Ma piękne liście, zamszowe, błyszczące. One nabierają takich różnych barw, od zieleni, przez żółty, przez pomarańczowy. Mój jest trochę zakurzony. Muszę go miotełką obmyć, bo tego typu liści nie przemywamy szmatką, tylko właśnie pędzelkiem delikatnie odkurzamy te liście, bo one są takie piękne i są bardzo właśnie wrażliwe na spryskiwanie wodą. Tego nie robimy kompletnie. I również nie lubi mieć za mokro. Ziemię taką przepuszczalną, jak to wszystkie filodendrony zresztą. No, kocham go. I się robi coraz większy. Kupiłam takiego maluszka naprawdę, a teraz już, o, tutaj mamy taką długą nogę jedną. No, coś pięknego naprawdę. Kolejny z również ciekawym ubarwieniem, czyli, no już taki jest dosyć sporych rozmiarów. Tutaj mu odpadło się dwóm liściom, chyba go raz przesuszyłam i po prostu przesuszyłam. No, raczej przesuszyłam, ale też jakiś czas temu było. Philodendron Brazil. No, chyba sama nazwa mówi za siebie. Liście wyglądają jak po prostu flaga Brazylii. Cudak, cudak, bardzo prosty w obsłudze i wisi bardzo daleko od okna, bo jakieś 4 metry od okna on wisi. I zobaczcie, jak sobie świetnie radzi. Ziemia przepuszczalna, nie za dużo podlewania i po prostu rośnie jak szalony. Ostatni z moich filodendronów pnących, czyli klasyczny Scandens. On tutaj ostatnio też dostał trochę niestety w kość, bo przelałam. Przelałam, miał więcej tych odnóg i musiałam po prostu przesadzić. Tamte zgniły, wywalić. Dobrze, że tylko część z nich wypiła tak naprawdę nadmiary wody, a reszta się uratowała sama. Zobaczcie go. Długolec. Po prostu on jest tutaj zawinięty. Jeszcze czekajcie. O, taki długi. Myślę, że to jest taka roślinka, która bardzo często była w naszych domach w czasach dzieciństwa. Była też w szkołach i tak dalej, i tak dalej. Klasyczne właśnie scindapsusy oraz klasyczne epipremium, które zaraz też Wam pokażę. No, tak jak ten poprzedni, również bezproblemowa roślinka. Również sobie wisi daleko od okna, na jakieś 3 metry i sobie świetnie radzi. Więc polecam jak najbardziej. No i teraz już tak jak wspomniałam, epipremnum złociste, które ma się u mnie genialnie po prostu. Zobaczcie go. No zobaczcie. Można sobie po prostu zrobić szaliczek z kwiatka. Prezentuje się rewelacyjnie. I tutaj mam wsadzone dwie porcje kwiatka kupionego w Biedronce za 8 czy 9 zł. Mam go jakieś pół roku. Ale no taki długi to on nie był, jak ja go kupiłam, to jest logiczne. Ten zaś rośnie dosyć blisko okna w sypialni, jakieś pół metra od okna wisi pod sufitem. I on naprawdę rośnie bardzo szybko. Bardzo, bardzo szybko i jego liście są wielkie, także jeżeli dajemy im dużo światła, to one naprawdę rosną dużo szybciej. No i mają dużo większe liście, a w przypadku złocistego epipremnum, to również pojawia się więcej tych przebarwień. Zobaczcie, że tutaj mam tak dosyć zieloną, bo on jakiś czas wcześniej stał w kuchni, tutaj dosyć daleko od okna. To te liście są zielone, a te, które już wyrastały blisko okna, to zobaczcie, po prostu są piękne, łaciate. No coś pięknego. To może teraz tego biedaka, którego ususzyłam chyba, bo trochę mu się zwiędło. No ale pokażę Wam ze względu na liście. Wcześniej on jest w ogóle bardzo, bardzo ciężki w uprawie. Bynajmniej u mnie, no nie wiem, coś mu u mnie nie służy, albo po prostu jakaś sadzonka była marna. W każdym razie on był duży. Najpierw go przelałam. Potem stwierdziłam, że jednak ma za ciemno. Przestawiłam. No ale te przelane już mi zgniły i tak. Musiałam go odsadzić. Odsadzone również umierało.
ucięłam, wsadziłam w wodę, ukorzeniłam, wsadziłam od nowa. No i teraz chyba znowu trochę go zaniedbałam. No ale w każdym razie, to jest Epipremnum lemon. Albo... Nie będę was kłamać, po prostu wam napiszę. W każdym razie to jest taka odmiana właśnie o takich cytrynowych liściach, o takich lemonkowych liściach. No teraz mu się trochę zwiędło. U mnie rośnie bardzo wolno. Wygląda on obłędnie, jeżeli jest w takim naprawdę sporym rozmiarze. Jest również podobny z filodendronów. Lemon Line właśnie się nazywa i on ma piękniejsze liście jeszcze od tego. W każdym razie tutaj zaznaczam, że jest taka fajna odmiana również. No niestety moja trochę dostała w kość. Ale to nic, poradzimy sobie. Kolejne Epipremnum. Tym razem jest to Happy Leaf, które również nie może się ze mną dogadać. Oj, nie może. Teraz jakiś czas temu postanowiłam o nim po prostu zapomnieć. No i to się sprawdziło, powiem wam. Bo sobie rośnie wysoko na półce, ma dosyć dużo światła. Podlewam go ekstremalnie rzadko. On jest bardzo wrażliwy na minimalne przelanie i też jest bardzo wrażliwy na brak światła. Wtedy te białe części tutaj nam się robią czarne albo brązowe, suche plamy. Tutaj jest właśnie nowa sadzonka, którą obcięłam z końcówki i tutaj, o właśnie, tu ciachnęłam. Wsadziłam, ukorzeniłam i proszę bardzo, rośnie sobie pięknie. Ma malutkie bardzo listki, nie wiem o co mu chodzi u mnie. Są takie powykręcane. A tu jest ta pierwotna sadzonka. Tu ten pęd długi. Właśnie gubił mi liście, bo go przelałam. Potem obcięłam. Z tego również tutaj wyrosły takie mini dwa pędy. Zobaczcie. I on ma naprawdę, odwdzięczył mi się za tą cierpliwość, bo mam go bardzo długo. Bardzo, bardzo długo. No. Ja wiem, z 9 miesięcy jakieś go mam. I tak się nie dogadujemy. Była to taka jedna noga, no ale się w końcu odwdzięczył i mam prawie, że biały liść. No to jest po prostu mega. Mam nadzieję, że się w końcu rozrośnie do bardzo pokaźnych rozmiarów. Kolejne Epipremnum. Tym razem Marble Queen również rośnie bardzo szybko. Na pewno rośnie szybciej niż właśnie Happy Leaf, niż ten cytrusowy. On ma jakieś takie, no nie wiem, szybsze tempo wzrostu zdecydowanie, podobnie jak Epipremnum złociste. No, fajne liście, ładnie rośnie, wygląda cudnie, jest taki bardzo pryskany, ciapaty. Zobaczcie, jakie wielkie liście w ogóle. No, no gigant, no. Prawie jak moja ręka. Także tego bardzo, bardzo, bardzo polecam. Bardzo. Tutaj mamy maluszka teraz. Uwaga, uwaga. Idzie bobas, słodki, słodziutki. I bardzo wolno rosnący. Fikus pumila, pnący. Fikusik, malutki, drobniutki. Słuchajcie, ja go mam 4 lata. I on tyle urosł. Ta jedna noga urosła. Te minimalnie urosły. Potrzebuje bardzo, bardzo, bardzo dużo wody. Bardzo dużo światła. Ziemi przepuszczalnej. I zraszania. Upierdliwy jak diabli. Na maksa. Podobnie jak paprotki. On ma właśnie podobne potrzeby, czyli dużo wilgoci, dużo spryskiwania. I nie dotykania. O, to jeszcze jest ważne. Ale no wygląda tak obłędnie. Kupiłam sobie niedawno właśnie w Biedronce Ficus pumila variegata, czyli z białą obwódką. No i niestety po rozsadzeniu, bo dopóki sobie stał w swojej doniczce, był w porządku, ale stwierdziłam, że jest duży, postanowiłam się podzielić z mamą. No i po tym rozdzieleniu na pół rośliny zdechł całkowicie u mnie. U mamy na razie jeszcze wisi. Ale nie wiem, jak to długo potrwa, bo również marnieje. Nie wiem, co się mu stało. Pewnie uszkodziłam korzenie, a że jest jesień. No, wiadomo. W każdym razie, jeżeli robicie takie drobne, bardzo drobne listki, no to on jest boski. On jest jeszcze taki, nie wiem, czy to słychać, szeleści. On ma całkowicie inną jakby, nie wiem, fakturę, strukturę liścia. Nie jest mięciutki, jak na przykład ta koleżanka, która tam wisi, zaraz wam o niej opowiem. Tylko właśnie jest taki sztywny, cieniutki, sztywny, jakby był suchy. Coś w tym stylu.
Cisus rombolistny elendanita. No i tego gościa to ja chyba przelałam, wam powiem. I druga sprawa, ma za mało światła, bo stoi dosyć daleko, no ale nie mam go w tym momencie, jak postawić bliżej okna. On sobie poradzi, dam radę. To jest bardzo, bardzo stara roślina, taka z czasów właśnie PRL-u, chyba wszyscy wtedy mieli te roślinki. Jest jeszcze druga odmiana liści, rombolistna, bez żadnych dodatków, to jest elendanika. No ja uwielbiam po prostu te liście. Mam taki trochę sentyment, bo właśnie u mnie w domu był ten drugi. Nie elendanika, tylko ten klasyczny. I zawsze, zawsze, zawsze wisiał nad stołem, zawsze. Także bardzo, bardzo go lubię. On lubi również sporo wody, no ale tym razem to ja przesadziłam, bo normalnie czuję po ciężarze doniczki i tu jeszcze mi się z podstawki wylewa. Ogólnie te doniczki są beznadziejne z tymi podstawkami przyczepianymi, także nie polecam, ja go muszę w końcu przesadzić, jak znajdę trochę czasu. Bardzo, 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 bardzo szybko rośnie, naprawdę, ekspresowo. Także polecam, jeżeli chcecie szybko sobie zazielenić mieszkanie. Ta koleżanka, czyli peperomia, to jest peperomia rotundifolia z bardzo drobniutkimi listkami, rośnie bardzo szybko. Nie podlewamy jej za dużo, może nawet przeschnąć. Mam ją 4 metry od okna, serio. Okno jest wschodnie i zobaczcie, jak ona sobie świetnie radzi. Rośnie bardzo, bardzo szybko i bardzo tak się na boki też rozrasta. Jeżeli byłaby bliżej światła, to ona by rosła jeszcze szybciej, serio. Tą roślinkę mam około roku chyba, a jest wyhodowana z takiej maleńkiej szczepki, z takiej malutkiej. Nie wiem, czy kojarzycie właśnie też biedronce. Biedronce były kiedyś taka seria roślinek za 4 zł. Takie maluszki w takich malutkich doniczkach. I to jest właśnie ona. Zobaczcie. No, mnie sobie zwisa spod sufitu. Właśnie mam ją nad stołem. W tym momencie mam ją trochę bliżej okna, bo musiałam zrobić małe przemeblowanie, ale to jest tylko na jakiś czas. Potem z powrotem wróci tam, bo sobie świetnie radzi. Tak, i to by było na dzisiaj tyle. Dajcie mi znać koniecznie, jakie z tych roślinek macie. Ja uwielbiam wszystkie rośliny zwisające, pnące, po prostu to jest, zresztą u mnie takie się w większości sprawdzają z tego względu, że mieszkam w bloku, no i jak to w bloku, to jest ciasno. Ciasno jest, żeby je stawiać gdzieś na podłodze, no to jest w ogóle nierealne, żeby się zmieścić na podłodze z kwiatami. Ja mam właśnie dużo kwiatów wiszących albo na półkach postawianych. Tutaj też mam takie półeczki dodatkowe, teraz zdjęłam jedną, żeby łysa nie wisiała, bo po prostu wszystko z niej pościągałam. I sobie rosną, po prostu zwisają. Lubię ten klimat, to daje takie jakieś kojące wrażenie. Jest miło, jak tak zieleń opływa po prostu ściany. Bardzo to lubię. Koniecznie mi dajcie znać, jakie macie i może znajdę coś ciekawego, co można gdzieś znowu powiesić. No dobra, to by było na tyle. Zapraszam Was na mojego Instagrama. Zostawcie suba, zostawcie komentarz. Pozdrawiam Was serdecznie. Buziaki.